Najważniejsze informacje, najciekawsze rozmowy, interesujące opinie. Niezawodnie Przegląd Koniński i widzisz więcej. Jest możliwa taka realna współpraca między tak wielkim miastem jak Warszawa, czyli stolica naszego kraju, a Koninem, miastem na prawach powiatu? Oczywiście, że tak, dlatego że przede wszystkim jest możliwa wymiana doświadczeń, zwłaszcza jeżeli chodzi o skoncentrowanie się na jakości życia czy na ochronie środowiska. Tutaj Piotr proponuje rozwiązania związane z zieloną energią. Tutaj naprawdę można się wzajemnie od siebie mnóstwo uczyć. No i taka współpraca na linii Poznań-Konin-Warszawa na pewno jest współpracą, która jest możliwa w kontekście projektów europejskich, w kontekście walki o miasta, które będą otwarte i europejskie. Wcześniej był tutaj prezydent Jaśkowiak, dzisiaj jestem ja, dlatego że chcemy współpracować. Wiem, że bywał Pan tutaj w Koninie czy w okolicach Konina. Nie jest to Panu obcy region? Nie jest to obcy region. Tak się składa, że ja mam przyjaciół bardzo bliskich w Koninie, dlatego bardzo się cieszę, że mogłem tutaj przyjechać i bardzo się cieszę, że mogę wesprzeć taką wizję miasta, która mówi o tym, że Konin jest miastem wartym zachodu. No właśnie, jaki chciałby Pan, żeby był Konin? No przede wszystkim chciałbym, żeby tworzył perspektywy rozwoju dla swoich wszystkich mieszkańców, żeby Koninianie chcieli pozostawać tutaj, żeby mieli jasną perspektywę dla siebie i dla swoich dzieci. I to właśnie oferuje Piotr i mam nadzieję, że taka wizja będzie realizowana. Właśnie, a co Pan Piotrowi Korytkowskiemu powiedziałby na tej ostatniej prostej, czyli tuż przed samymi wyborami? No przede wszystkim zachęcałbym Piotra, żeby do samego końca ciężko pracował, dlatego że trzeba przede wszystkim dbać o pełną mobilizację. Co prawda już za dwa dni mamy święto, no ale nawet za duszki trzeba jeszcze rozmawiać z obywatelami po to, żeby ich namawiać do tego, żeby poszli do urn wyborczych. No dzisiaj ważny dzień, Pan przyjechał wesprzeć Piotra Korytkowskiego, ale kontrkandydata z PiS-u Zenona Chojnackiego przyjeżdża wspierać premier Morawiecki. Czy można to rozpatrywać w kategoriach, kto dzisiaj okaże się zwycięzcą? Nie, ja myślę, że te wszystkie obietnice, które złoży pan premier, będą miały wagę dla Konina również, kiedy wybierze Piotra Korytkowskiego, bo nie wyobrażam sobie, żeby pan premier chciał coś obiecywać tak poważnemu miastu jak Konin i potem nie chcieć realizować tych obietnic, jeżeli nie wygra kandydat PiS-u. Tak samo jak w Warszawie, będziemy pana premiera trzymali za słowo. A myślę, że ta bardziej pozytywna, otwarta i europejska wizja, którą Piotr Korytkowski proponuje, w Koninie wygra. Czy spodziewa się Pan, że przyjedzie premier Morawiecki dzisiaj z jakąś teczką obietnic dla Konina? Spodziewamy się. No, pan premier w tej chwili obiecuje bardzo wielu miastom i samorządom i będziemy pana premiera trzymać za słowo. Dziękuję bardzo.